Pryzmat Radio w internecie. Przystanek Kraków. Witamy, z tej strony Jan Maruszak i Renata Słowiak. Tematem naszej dzisiejszej audycji są cmentarze, w szczególności te krakowskie, ale także elementy sztuki i kultury funeralnej, o których dowiemy się więcej z wywiadu z panią dr Iwoną Steczko. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania. Wśród cmentarzy możemy wyróżnić różne typy. Cmentarze komunalne, będące obiektami użyteczności publicznej prowadzonymi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jest ich w Krakowie 12. Cmentarze wojskowe, które są miejscami pochówków członków sił zbrojnych lub cywilów, którzy zginęli podczas kampanii lub operacji wojskowych. Są też cmentarze wyznaniowe, m.in. żydowskie i kalwińskie. Stary cmentarz żydowski, zwany również cmentarzem Remu, to najstarszy cmentarz żydowski w Krakowie i jeden z najstarszych w Europie, założony w 1535 roku. Wyróżniamy także cmentarze parafialne. Najstarszą krakowską nekropolią jest stary cmentarz podgórski z 1786 roku, zaś największym cmentarz rakowicki, którego rocznicę obchodzimy w tym roku, jest to 220. rocznica. I to właśnie o nim dowiemy się więcej z wywiadu. Cmentarz rakowicki jest miejscem spoczynku wielu zasłużonych i sławnych osób, takich jak Wisława Szymborska, Marek Grechuta, Jan Matejko, Andrzej Bursa czy Zbigniew Wodecki. Ale jest także pomnikiem kultury, zawierającym wiele zabytków sztuki nagrobnej. W 1976 roku decyzją Urzędu Miasta Krakowa został wpisany on do rejestru zabytków. Minęło już właściwie 15 stycznia tego roku, 220 lat od momentu, kiedy na tym cmentarzu, zwanym wtedy generalnym albo krakowskim, bo nazwa rakowicki pojawiła się znacznie później, właśnie została pochowana pierwsza osoba. Chociaż legenda, która gdzieś krąży po Krakowie, mówi, że właśnie owa Polonia z Lubowieckich, żona Bursika, nie była pierwszą pochowaną na tym cmentarzu. Że pierwsza została tam pochowana pewna bezimienna żebraczka. Ale jej grób, tak samo jak pani Bursikowej, gdzieś zaginął. Dzisiaj trudno jest to ustalić. O tych sprawach bardzo, bardzo dokładnie i ciekawie pisze w wielu swoich książkach Karolina Grodziska, historyk, wieloletnia dyrektor Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Natomiast faktem jest, że ten początek funkcjonowania cmentarza rakowickiego od tej daty pochówku pierwszej osoby się rozpoczyna, ponieważ wczesna prasa nic nie wspomina o dniu, w którym ten teren pod nowo wyznaczony cmentarz komunalny został poświęcony i kiedy on został uroczyście otwarty. Na pewno taka uroczystość miała miejsce, ale ówczesna prasa krakowska w ogóle te informacje pomija. Cóż, musimy sobie uświadomić, jaka to była ogromna zmiana tego wielowiekowego obyczaju. Pamiętamy, że wcześniej, do połowy właśnie, do gdzieś przełomu XVIII-XIX wieku, bo ten proces erygowania cmentarzy, które znajdują się w murach miasta, czyli tych pochówków intramuros, jak się mówi, i ich zamiany na pochówki extramuros, czyli poza miastem, to w całej Europie chrześcijańskiej to jest właśnie ten moment, koniec XVIII i początek XIX wieku. Natomiast wcześniej oczywiście miejscem pochówków były kościoły. Z jakim odzewem przyjęto, czy właśnie nie przyjęto, z tego powodu też prawdopodobnie gdzieś zniknęła, zawieruszyła się, czy może w ogóle i nie było informacji o tym, że ten cmentarz zostaje, przecież ta ziemia musiała być poświęcona, musiało być jakieś uroczyste otwarcie, ale jeszcze raz powtórzę, w prasie ówczesnej, lokalnej na ten temat mowy nie było. Tak, oczywiście za miastem chowano złoczyńców, skazańców, tak, pochówek w niepoświęconej ziemi był określany mianem psiego pochówka, to był tak zwany psi pochówek. Wiadomo, że ludzie chcieli być chowani raz, że w poświęconej ziemi i blisko kościoła. Pochówek za miastem na cmentarzu generalnym nie był przyjmowany z aprobatą. Nie chciano tam spocząć na zawsze.
Już na pewno od lat 30., 40., zwłaszcza wtedy, kiedy ówczesne władze wyraziły zgodę na to, żeby powstawały kaplice rodzinne, grobowce familijne, to już można powiedzieć, że od tego momentu ludzie jakby przywykli do tego cmentarza. No i stało się to, co z innymi cmentarzami w pierwszej połowie XIX wieku. One stały się miejscem odwiedzin, one stały się takimi małymi miastami umarłych. To może przywołajmy w całości tę pierwszą inskrypcję Apolonii Bursikowej, bo też trzeba jeszcze powiedzieć, że jej grób nie zachował się do naszych czasów, a ta inskrypcja znana jest z odpisu tylko. I wiele tych grobów wówczas istniejących i tablic w murze cmentarnym, bo na to zezwalały ówczesne przepisy, nie można było stawiać pomników na grobie, chociaż tego przepisu tak mocno nie przestrzegano. I dlatego te najstarsze inskrypcje, czy właśnie epitafia, znajdziecie Państwo w murze cmentarnym, jak się wchodzi na cmentarz rakowicki, to po lewej stronie. I ta inskrypcja poświęcona Apolonii z Lubowieckich Bursikowej, ona w 200. rocznicę cmentarza została odsłonięta i z tego odpisu przywołana, ona znajduje się za wejściem do cmentarza po lewej stronie. I ta inskrypcja brzmi tak. Pod śmiertelnym głazem, który ją okrywa, z Lubowieckich Bursika żona odpoczywa. Pierwsza z obywatelek w 19 roku zaległa to miejsce z istoty wyroku. Miłość ku rodzicom, cnota nie z zarobkiem, te są Bursikowej wieczystym nagrobkiem. Przechodniu, wznieś modły do istoty tronu, tej duszę umieści w gronie swych Syjonu. Prosi usilnie, żebrze, racz dać Boże Panie, Apolonii duszy wieczne spoczywanie. Umarła dnia 15 stycznia 1803 roku. Też trzeba pamiętać, że sam gatunek epitafium, nagrobek, ma bardzo długą tradycję. Jego korzenie sięgają grecko-rzymskiego antyku. Te łacińskie tituli sepulcares upowszechniły się dzięki czy poprzez rzymskie inskrypcje, rzymskie nagrobki stawiane przy drogach. I w okresie starożytności chrześcijańskiej można mówić o pewnej adaptacji tych wzorów greckich na grunt właśnie tej religii chrześcijańskiej. I tak się na przykład stało z wieloma formułami, z wieloma elementami inskrypcji nagrobnych, które do dziś w tych tekstach XIX-wiecznych je tutaj odnajdujemy, ale wcześniej przecież one były też w tekstach łacińskich, bo pamiętajmy, że najpierw te inskrypcje były pisane w języku łacińskim do czasu, kiedy polszczyzna się nie upowszechniła, ale ta łacina w inskrypcjach nagrobnych jeszcze do dzisiejszego dnia jest trwała. Przyczynami stawiania nagrobków są dziś, jak i dawniej bywało, żal, wdzięczność i uszanowanie. O zmarłym nie mówi się źle. Niby ta demokracja śmierci miała miejsce, ale wciąż te różnice pomiędzy stanami były widoczne. My musimy sobie uświadomić. Nagle wszyscy możemy mieć inskrypcję i wszyscy chcemy, żeby ten nasz zmarły, nasz bliski miał ją taką, która będzie go wyróżniała. Świątkowa. Czy to właśnie ciągnęło za sobą taki skutek, że powstawały zawody ludzi, którzy pisywali takie inskrypcje? Wiemy, że były takie kajety majstrów. Kajet majstra kamieniarza. To na pewno były takie. I mieli ci kamieniarze na okoliczność gotowe teksty. Te teksty krążyły, bo dzisiaj, jak badacze inskrypcji nagrobnych wymieniają się uwagami, czy spotykamy się na różnych konferencjach, czy czytamy swoje publikacje, to się okazuje, że ten tekst jest w Krakowie, ale też jest i w Wilnie, i jest jeszcze gdzie indziej, i jeszcze gdzieś indziej. Ale nie można tego traktować jako jakichś plagiatów czy kradzieży, bo trzeba mieć świadomość, że te teksty i ta poezja dobrej woli, poezja cmentarna rządzi się swoimi prawami. Tutaj bardzo łatwo jest właśnie przez tę wielość tych tekstów o to, by one się bardzo szybko skonwencjonalizowały i się tak ustereotypizowały. Więc tacy ludzie na pewno byli, no i oczywiście poeci, ludzie pióra, literaci,
którzy, tak jak już mówiliśmy, mogli pisać takie teksty na zamówienie i gro z nich mogło się właśnie, takim przeznaczeniem było pisane, że one zostaną umieszczone na grobie, tak? Teksty takie wysokie artystycznie. Ale no właśnie, mam tutaj przed sobą tekst 1807 roku, czyli jeden z takich pierwszych. On na jednym grobie, na jednym pomniku umieszczone zostały dwie tablice, jedna z 1807 roku, a druga z 1810. Deo optimo maximo. Stań, kto przechodzisz, depcząc moje kości. Wspomnij, żeś podległy tej śmiertelności. Ja, Marcin Golik, zostaję w miejscu tym, po śmierci schowanym, ziemią przysutym. Smutna małżonka za mężem swym prosi, wraz z familią suplikę zanosi. Czytelniku, wznieś do Boga westchnienie, Boże, daj duszy Marcina zbawienie. Umarł w wieku swego, lat 49, dnia 4 listopada roku 1807. I pod spodem tablica syna owego Marcina Golika. W tym samym stylu utrzymana. Ja, Józef Golik, z ojcem po śmierci spoczywam. Czytelniku łaskawy, prośby twojej wzywam. Patrz, w 18 roku wyrok śmierci nadszedł, lubo kwiat mój młodości do pory nie doszedł. Proszę cię, byś westchnął za mną z upragnieniem, nie bawiący się długo jednym pozdrowieniem. Jeżeli mówimy o tych fundatorach i o tych osobach, które żegnają zmarłego, no to ona jest wyjątkowa, zaraz państwo się zorientujecie dlaczego. Brzmi tak, formuła incipitowa, pobożnościowa, tym razem Bogu Wszechmocnemu na cześć. Po polsku. Józef z Granowa, hrabia wodzicki. I na jego grobie, na czele tego pomnika znajdowały się herby. Józef z Granowa, hrabia wodzicki, urodzony 6 kwietnia roku pańskiego 1775, zgasł dnia 14 kwietnia roku pańskiego 1847, którego cnotą domowym i obywatelskim pozostała wdowa Petronella z Książąt Jabłonowskich wraz z żyjącymi dziećmi Aleksandrem, Henrykiem, Kazimierzem, synami i Karoliną z Hrabiów Wodzickich, hrabiną mycielską córką, tudzież z licznym gronem wnuków i prawnuków, ten pomnik czci, uwielbienia i żalu, skropiony łzami czterech pokoleń położył. Więc to może być bardzo krótkie. Kochająca matka córce z prośbą o modlitwę, a może być tak rozbudowana. Tak rozbudowana.